Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na środowy odcinek poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. Na początek spójrzmy na indeks S&P 500. Zobaczmy, co działo się wczoraj na rynkach akcji. Wczoraj ponownie obserwowaliśmy powrót umiarkowanego optymizmu na rynku akcji wśród inwestorów. Główne indeksy odnotowały dosyć niewielkie, stosunkowo niewielkie wzrosty. Najsłabiej, najmniejszy wzrost odnotował Dow Jones, 0,56% w górę poszedł wczoraj. S&P 500 zyskał 0,70%, a najlepiej na tle tych indeksów wypadł Nasdaq, który wzrósł nieco ponad 1% wczoraj. Wczoraj też mogliśmy posłuchać wystąpienia Jeroma Powella, jednak nie dostarczyło ono raczej jakichś konkretnych wskazówek odnośnie dalszej polityki pieniężnej amerykańskiego banku centralnego. Prezes Fed raczej wzbraniał się przed wypowiadaniem jakichś takich stanowczych deklaracji i też tutaj uwaga inwestorów będzie teraz skupiona na jutrzejszym raporcie inflacyjnym. Raporcie na temat inflacji konsumenckiej. Będzie on na pewno kluczowy, jeśli chodzi o dalsze decyzje podejmowane przez Fed i będzie on zdecydowanie najważniejszym punktem jutrzejszego dnia. Dzisiaj natomiast, jeśli chodzi o jakieś publikacje makroekonomiczne, nie ma zbyt wielu istotnych dla rynku akcji publikacji. Nie pojawią się dzisiaj, więc jeśli o to chodzi, to żadne raporty nie powinny tutaj wstrząsnąć rynkiem akcji. Uwaga inwestorów będzie jest skupiona na jutrzejszym dniu i tym, jak czy inflacja dalej kontynuuje swój spadek, czy będziemy dalej obserwować to ostudzenie się inflacji. Jeśli chodzi o rynek kontraktów terminowych, o to, jak wygląda sytuacja przed otwarciem dzisiejszej sesji, nie ma tutaj jasnych sygnałów, jak potoczy się, jak otworzy się ta amerykańska sesja. Kontrakty na indeks S&P 500 wzrastają, natomiast jest to bardzo niewielki, marginalny wzrost, ledwie 0,10%, tak więc do otwarcia sesji jeszcze wszystko może się zmienić. Zobaczymy, czy ta sesja wzrostowa, czy ten trend wzrostowy będzie kontynuowany, czy może jednak przeważą tutaj negatywne nastroje. Pierwsza spółka, jaką na dzisiaj przygotowałem, to Bed Bath & Beyond. Spółka, która cieszy się w ostatnim czasie popularnością. Niestety jest to taka negatywna raczej popularność. Kondycja finansowa spółki jest coraz gorsza. Bed Bath & Beyond opublikowało wczoraj wyniki za trzeci kwartał roku obrotowego. Sytuacja spółki wygląda naprawdę słabo. Kilka dni temu firma oznajmiła, że kończy się jej gotówka i poinformowała, że rozważa złożenie wniosku o upadłość. A teraz właśnie opublikowała wyniki za trzeci kwartał, które również nie dostarczają tutaj pozytywnych sygnałów, nie napawają optymizmem, jeśli chodzi o przyszłość tej spółki. W trzecim kwartale spółka odnotowała wyższą niż zakładano stratę na poziomie 393 miliony dolarów. Jest to strata o 42% wyższa niż rok wcześniej. Natomiast sama spółka jeszcze w ubiegłym tygodniu szacowała, że ta strata będzie mniejsza trochę, wyniesie 385,8 miliona dolarów. Tak więc nawet tutaj tak świeże oczekiwania, tak świeże szacunki i prognozy spółki zostały przekroczone. W ciągu 9 miesięcy tego trwającego roku obrotowego Bed Bath & Beyond łącznie odnotowało już straty na kwotę 1,12 miliarda dolarów. CEO spółki Sue Goff oznajmiła, że spółka już zredukowała koszty i planuje kontynuować tą redukcję kosztów. Planuje jeszcze obcinać te koszty o dodatkowe 80 do 100 milionów dolarów. W planach są m.in. zwolnienia pracowników i też dalsze zamykanie 150 sklepów. Te zamknięcia sklepów były ogłaszane już wcześniej. Przychody, jeśli chodzi o te wyniki za trzeci kwartał, tutaj przychody spółki zaskoczyły negatywnie, również wyniosły 1,26 miliarda dolarów. Spodziewano się przychodów na poziomie 1,34 miliardy dolarów.
Strata na akcję wyniosła 3,65 dolara, znacznie więcej niż oczekiwano. Spodziewano się, konsensus tutaj zakładał, że będzie to 2,23 dolara. I jakby tego było mało, też sprzedaż porównywalna, tutaj również jest, obserwujemy negatywne zaskoczenie. Sprzedaż porównywalna bowiem spadła o 32%. Jeśli chodzi o rekomendacje tej spółki, próżno tutaj szukać rekomendacji kupna. Mamy za to trzy rekomendacje neutralne i zdecydowaną przewagę rekomendacji negatywnych, rekomendacji sprzedaży, których jest 10. Kolejna spółka, jaką na dzisiaj przygotowałem, czyli Airbus. Airbus zaprezentował swoje wyniki, jeśli chodzi o dostawy w 2022 roku i sprzedaż. Dostawy Airbusa wzrosły w minionym roku o 8%. Spółka utrzymuje swoją pozycję lidera, jeśli chodzi o swoją pozycję lidera w tej branży lotniczej właśnie. Wciąż pozostaje ona największym na świecie producentem samolotów. Jest to już czwarty rok, jak spółka dzierży to miano. Airbus łącznie dostarczył 663 odrzutowce, jeśli uwzględnimy tutaj samoloty, które zostały wstrzymane ze względu na sankcje. Dwa samoloty dla rosyjskich linii lotniczych Aeroflot zostały zatrzymane właśnie z wiadomych powodów. No to tych realnych dostaw będzie było 661. Airbus pierwotnie celował w dostawy na poziomie 720 sztuk. Niestety, jak tutaj widać, nie udało się tego celu zrealizować, a to między innymi za sprawą zakłóceń w łańcuchu dostaw, z którymi borykała się cała branża lotnicza. Spółka w minionym roku zapewniła sobie zamówienia na łącznie 1078 samolotów. Jeśli po korekcie o rezygnację jest to 820 zamówień. Dla porównania największy rywal Airbusa, czyli Boeing, dostarczył w tym samym okresie, czyli w 2022 roku 480 samolotów, natomiast sprzedał 774 po uwzględnieniu już rezygnacji. Miniony rok był jednak szczególnie trudny dla rywala Airbusa, bo oprócz problemów z łańcuchem dostaw już wcześniej wspomnianych, spółka dodatkowo musiała też borykać się z mocnym ciosem wizerunkowym, z mocnym ciosem w reputację, która mocno ucierpiała po tym jak wystąpiły dwie katastrofy, gdzie właśnie gdzie głównym bohaterem tak naprawdę niechlubnym były samoloty właśnie Boeinga. Jeśli chodzi o rekomendacje dotyczące Airbusa, mamy tu zdecydowaną przewagę rekomendacji pozytywnych. Jest to aż 21 rekomendacji kupna, czyli 91% wszystkich. Dwie pozostałe rekomendacje są neutralne i brak rekomendacji sprzedaży. I ostatnia spółka, jaką na dzisiaj przygotowałem, czyli Sainsbury. Bardzo popularna brytyjska sieć supermarketów. Spółka szacuje, że całoroczny zysk uplasuje się w okolicach górnej granicy wcześniej podawanej przez spółkę prognozy. Sprzedaż bazowa w okresie świątecznym okazała się lepsza niż oczekiwano i wzrosła o 5,9%. Sainsbury's poprzednio prognozowało, że zysk przed opodatkowaniem za rok obrotowy 2022-2023 wyniesie między 630 a 690 milionów funtów. Teraz spółka, jak już wspomniałem tutaj, szacuje, że raczej ten zysk będzie w tej górnej połowie. Tak więc pozytywna informacja. Były obawy, że w związku z trudnym otoczeniem gospodarczym sprzedaż detalistów może mocno ucierpieć i być istotnie słabsza niż rok temu. Natomiast wygląda na to, że popyt utrzymał się jednak na tym dosyć wysokim poziomie. W minionym kwartale, tym świątecznym, całkowita sprzedaż detaliczna Sainsbury's wzrosła o 5,2%. Sprzedaż artykułów spożywczych wzrosła o 5,6%, natomiast sprzedaż towarów ogólnych była o 4,6% wyższa. Wynik powyżej oczekiwań, jeśli chodzi o to tempo wzrostu. Rekomendacje dotyczące Sainsbury. Mamy tutaj mieszane opinie. Cztery rekomendacje pozytywne, zalecające kupno. Tyle samo rekomendacji sprzedaży, a najwięcej jest rekomendacji neutralnych. Takich rekomendacji mamy 7.
I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.